Kiedyś dla takiej firmy usługowej świat wyglądał bardzo prosty. W latach 90. były papierowe książki telefoniczne, ktoś był w papierowej książce telefonicznej i miał zlecenie. Później po roku 2000 te papierowe książki zaczęły przychodzić do internetu, były katalogi internetowe i nadal dla takiego przedsiębiorcy było to wszystko proste. Gdzieś w okolicach 2005 roku to wszystko zaczęło się komplikować i taki przedsiębiorca się poddał, bo tak naprawdę nie był w stanie zająć się jednocześnie reklamą w Google, pozycjonowaniem strony, budową strony, posiadaniem domeny, serwera, poczty i tak dalej. Później te całe media społecznościowe jeszcze to wszystko bardziej skomplikowały i ten przedsiębiorca zaczął robić różnego rodzaju działania wyrywkowo. Jak się robi wyrywkowo, to one nie działają. Więc to, co my robimy, to my przywracamy porządek rzeczy, że ten przedsiębiorca ma jeden podmiot, któremu płaci abonament i ten podmiot robi wszystko za niego. A wszystko to znaczy działania w trzech obszarach. Dbamy o to, żeby firma takiego przedsiębiorcy była widoczna w internecie, czyli to są te wszystkie działania reklamowe. Dbamy o to, żeby ten przedsiębiorca miał stronę internetową, która sprzedaje. Nie wizytówkę w internecie, tylko prawdziwą stronę internetową, która w obecnych czasach, gdzie jest wysoka konkurencja w tym internecie, potrafi przekonać potencjalnego klienta do tego, żeby skorzystał z jej usług. I trzecią rzecz, którą robimy, to dbamy o to, żeby ten przedsiębiorca, czy ten klient, który dzwoni do tego przedsiębiorcy, czy chce się z nim skontaktować, żeby zawsze ten kontakt był obsłużony. Czyli dostarczamy temu przedsiębiorcy wszystkie niezbędne narzędzia kontaktu klienta z firmą. Panorama Film Polskie Książki Telefoniczne miało w sumie 200 tysięcy klientów. Tam była średnia roczna wartość klienta 2400 zł. Czyli jest w Polsce 200 tysięcy firm, które stać na płacenie 2400 zł za pozyskanie, za usługę pozyskania zleceń. Nasza wartość roczna naszej usługi jest w okolicach 3000 zł. Więc my widzimy, że jest potencjał na to, żeby z tych klientów, których kiedyś miała Panorama Film Polskich Książki Telefoniczne, wyciąć w okolicach 15-20% rynku, czyli w Polsce mieć w okolicach 30 tysięcy klientów. W Anglii samych firm założonych przez Polaków jest prawie 200 tysięcy, więc też tam dostrzegamy bardzo duży potencjał w tym obszarze, ale oczywiście też obszar firm angielskich prowadzonych przez Anglików jest bardzo interesujący dla nas.